Oto Motorola Z3 Play, prawdopodobnie jeden z ostatnich przedstawicieli modułowej serii Z. Smartfon ma niemal identyczną budowę jak pozostałe modele serii Z, jednak wyróżnia go świetny AMOLEDowy ekran o wydłużonych proporcjach. Ważną zmianą jest także przesunięcie skanera linii papilarnych na boczną krawędź. Choć szkoda, że element ten nie został zintegrowany z przyciskiem włącznika i blokady ekranu. Na górnej krawędzi znalazła się tacka na karty SIM i microSD, na dolnej umiejscowiono port USB typu C. Uniwersalne gniazdo słuchawkowe niestety nie jest w tym modelu obecne. Na tylnym panelu zwraca uwagę mocno wystająca wysepka z aparatem oraz magnetyczne złącze do podpinania modów. W opakowaniu wraz ze smartfonem znalazła się szybka ładowarka sieciowa Turbo Power, a także jeden z motomodów, czyli dodatkowa bateria. Do tego jest kabel USB do transferu danych i ładowania urządzenia. Producent dorzucił też szpilkę do otwierania tacki, garść papierów oraz dokanałowe słuchawki zakończone złączem mini jack. A ponieważ smartfon tego złącza nie ma, producent dorzucił jeszcze adapter z mini jacka do USB typu C. Z3 Play działa pod kontrolą Androida wersji 8.1 i oferuje niemal czystą wersję systemu z kilkoma dodatkami od producenta. Urządzenie działa naprawdę szybko i płynnie. Przez 3 tygodnie model ten wykorzystywałam jako mój główny telefon. W tym czasie pracował bezbłędnie, niezawodnie i bez opóźnień, także w pracy wielozadaniowej. Interfejs udostępnia też liczne opcje personalizacji, jest przyjazny i intuicyjny w obsłudze. Aparat robi dobre zdjęcia w dobrym oświetleniu, ale jakość drastycznie spada, gdy chcemy wykorzystać go do robienia zdjęć wieczorem lub w nocy. Na plus zasługuje mnogość trybów pracy, w tym HDR pracujący w trybie automatycznym oraz rozbudowany tryb manualny. Aplikacja jest przejrzysta i prosta w obsłudze, a aparat może rejestrować zdjęcia z maksymalną rozdzielczością 12 megapikseli oraz wideo w jakości Ultra HD. Warto zwrócić uwagę na aplikację Moto, która udostępnia szereg wartościowych dodatków poprawiających komfort korzystania z telefonu. Przede wszystkim jest tu obsługa licznych gestów, np. związanych ze zrzutami ekranu, szybkim uruchamianiem aplikacji oraz wyciszaniem telefonu. Jest tu też obsługa interfejsu jednym palcem. Dodam, że podobne rozwiązanie wprowadza najnowszy system Android Pie. Znajdziemy tu też opcje związane z trybem nocnym, wyświetlacza i funkcją Moto Display, czyli powiadomieniami na wyłączonym ekranie. Są tu też polecenia głosowe, ale wśród obsługiwanych języków brak języka polskiego. Kolejną z aplikacji dodanych przez producenta jest Moto Z Market, czyli oferta Moto modów i akcesoriów do modeli z serii Moto Z. Są wśród nich głośniki, drukarka, projektor. Ostatnio nawet zadebiutował mod z obsługą sieci 5G. Jeden z modów został dołączony do Motorola Z3 Play. Konkretnie jest to Power Pack, czyli dodatkowa bateria. Ma ona pojemność 2200 mAh i ładowana jest po podłączeniu do telefonu. Samo połączenie jest banalnie proste. Wykorzystywane jest tu złącze magnetyczne na tylnym panelu obudowy. Do ustawienia działania moda wykorzystuje się dedykowaną zakładkę, do której dostać się można poprzez pasek skrótów i powiadomień. Mod umożliwia pracę w różnych trybach, może na przykład utrzymywać naładowanie smartfonu na poziomie 80%.